Siemanko, z tej strony FanMilek, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam trzy największe wpadki youtuberów. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale. Możecie także zostawić łapkę w górę, aby zwiększyć zasięg tego filmu, oraz jeżeli napiszecie w komentarzach hashtag wpadka, to przypnę Wam serduszko. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Pierwsza wpadka należy do Kariny Pochwały, która niedawno założyła swój kanał. W jej pierwszym filmie, zatytułowanym Obrzydliwa Pizza Challenge, możemy zobaczyć kamerzystę bez maski. Co ciekawe, film jest na YouTube od 3 sierpnia, a nikt nawet tego nie zacenzurował. Zobaczcie sami. Nie na mnie, nie na mnie. Nie na mnie. Próbuj to! Druga wpadka jest bardzo ciekawa, a należona do Kruszwila. I odkryłem ją w taki sposób, że jakiś czas temu zapisałem sobie w notatniku inną wpadkę na filmie Marka razem z linkiem. Jak pewnie pamiętacie, niedawno Mark miał rzekomy atak hakerski i po tym wydarzeniu z jego kanału zniknęły wszystkie filmy. Jednakże jeżeli wejdziemy sobie w link, który zapisałem, a należy on do filmu Marusia, zobaczymy, że film nie jest usunięty, tylko prywatny, więc najprawdopodobniej Kruszwil chciał ukryć swoje stare filmy z jakiegoś powodu, a żeby uniknąć tłumaczenia się widzom, upozorował atak hakerski. Trzecia i ostatnia wpadka należy do psychofanki, czyli Wiolki, i jest ona na filmie zatytułowanym Jej chłopak nie będzie zadowolony, w którym dredziarz przez cały dzień ma podrywać Wiolkę. W 17 minucie i 40 sekundzie nasza bohaterka wstawała z ziemi i pokazała za dużo. Na szczęście montażysta to zauważył i zacenzurował. Zobaczcie sami. Chodźmy już stąd, nie ma co zwlekać. Wrzucam linko. I wychodzimy stąd, z tej polany. Nie, proszę bardzo. No. Zawieź nas do domu. W tym filmie to by było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów. My widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego, no i siema.